Popatrz się i mów. Siemano. Siemano, film. Głośno. Siemano, mamy rano. Siemano, łag. Siemano, rano. Nie, brzydko. Siemano, mamy rano. Witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki vlog z dnia szoka. A mianowicie, co dzisiaj będziemy robić? Aktualnie jestem tutaj na gospodarstwie jednym. No po co? Po hipol. Stoi hipol sobie. O, cyk. Audi pojemne jest. No i muszę wziąć 20 paliwa, bo tam w cysterce nie ma paliwa. A do ciapka potrzeba paliwa, bo brat będzie chyba z tego, co się orientuje. Porzeczki będzie pryskał. Tu biorę paliwo stąd. 20. Ropa. Zaraz sprawdzimy, czy ropa. Ropa? Ropa. Trochę muszę sobie bańkę przetrzeć, bo jest brudna. A te Audi to już tak, już jest samochodem praktycznie polowym na co dzień. Takie prywatne auto mam, inne Audi, Audi A4, trochę nowsze z 2005 roku. Także to jest takie moje, ale jakby to można powiedzieć, służbowe, do dojeżdżania do pracy i poruszania się, i do poruszania się w pracy. No. Jeszcze dobra maszyna, jeszcze kilka lat pojeździ. Wszyscy się śmieją, bo stare, a te stare są lepsze jak te nowe, wam powiem. I to samo jest z tymi maszynami. A tu zobaczcie, jaki pojemny bagażnik. Filce, próbki, środki, bo Puma stoi u taty na gospodarstwie. I tam mam trochę środków. Dzisiaj też będzie odcinek łączony razem z opryskami, z tą dwójką. Tak, dzisiaj dla porównania, co będzie pryskane na drugi zabieg. Inna trochę chemia będzie. Będzie z Syngenta też. Będzie po prostu to pomieszane. Taka ala mieszanka. I co tam jeszcze mogę wam powiedzieć? No nic, jedziemy. I to taki dzisiaj odcinek będzie trochę bardziej z głowy. Taki o codziennym życiu, co się robi, jak to wygląda u nas. I co jeszcze? Byłem wczoraj w niedzielę, byłem zobaczyć na pole. Brat mnie wysłał, żeby ogarnąć temat, czy się przężyta nie kłosi. Na całe szczęście tam jeszcze się nie kłosi, bo było siane w późniejszym terminie praktycznie. No, ostatnie było jako przężyto siane. O, tutaj macie taka odskocznia od rozmowy. John Deere'a już brat się zatankował. Chyba poszedł coś przekąsić. No i jedzie pryskać, już od razu pryskamy i pszenicę, i przężyto, wszystko idzie, bo boimy się. W pszenicy jest liść podflagowy, wychodzi już praktycznie, że jest na wierzchu. Te wcześniejsze siane i odmiany z lepszym wigorem mają liść podflagowy na wierzchu i pryskamy, bo boimy się, że jak z przężytem wyjdzie taka sytuacja, że po prostu załamie się pogoda i no... W porę nie zrobimy zabiegu ochraniającego. Na pszenicę idzie 100% elatus, a na przężyto też elatus, i na kolejną część przężyt idzie mieszanina Olympus z Dedalem. Potem pokażę wam skład, jak to wychodzi. I to tyle w temacie. No i jeszcze jest skracanie robione dodatkowo, bynajmniej tą minimalną dawkę, tą setkę dajemy, bo przężyto znowu. A to powiem na polu, właśnie wam wytłumaczę, o co chodzi. A co do właśnie, czy przeżyto się kłosi, brat mi wysłał wczoraj w niedzielę na pole, bo odskoczyłem od tematu. Strasznie się wkurwiłem, bo pole jest zeżarte dosłownie przez jelenie. Tam straty będą naprawdę duże. Tam nie będzie nic polubownie zrobione, tam będzie wniosek o odszkodowanie za wyrządzone szkody przez dziką zwierzynę. A mianowicie, nie wiem, czy tam będę, raczej nie. Teraz po prostu pojadę tam i wam to pokażę. Nagram może osobny odcinek. A więc tak, wodę zawoziłem bratu. No ale nie nagrałem vloga, nic, żadnego ujęcia. No bo kamerę zostawiłem w Audicy. No a teraz wodę miałem nalaną. No i brat zajechał do taty na gospodarstwo. No bo, jak to się mówi, akurat po drodze miał na pole, bo wypryskał baniak i po drodze jechał, żebym nie musiał gonić, no bez sensu. A tak jak wiecie, tutaj sobie zalaliśmy się, pryskamy dalej tę dwójkę, teraz pszenicę brat jedzie pryskać. No i co,
Ja leję tutaj wodę, tutaj woda leci u taty dość długo, bo jest przewód 32 tylko ze studni. No powoli to idzie, gdzieś około 1,5 godziny będę lał beczkę, ale zanim brat na pole dojedzie, to gdzieś z 20 minut i baniak pryska około 2 godzin, bo robi 30 hektarów baniakiem, to myślę, że spokojnie zdążę nalać tą wodę i do niego dojechać, także myślę, że tą beczkę dzisiaj jeszcze zatankuję, zawiozę i będzie koniec, bo są chłodne wieczory i nie chcemy stosować chemii na wieczór, bo no te wchłanialność w roślinę no po prostu ogranicza nam się, jeżeli mamy niesprzyjające warunki pogodowe, czyli zimno, i po prostu ma być jeszcze kilka dni pogody. Teraz jakoś od dzisiaj mamy poniedziałek i od środy zapowiadają jakieś opady przelotne, a od czwartku niby ma padać, zobaczymy czy pogoda się sprawdzi. Jeżeli by się sprawdziła, to byłoby dobrze, no bo jednak mimo tych opadów, co u nas nastąpiły, czyli te 20 litrów i około 3,5 litrów, to było ok, ale widać ten deficyt wody w gruncie i jest dla roślin jak najbardziej odczuwalny. Nie wystarczają tylko te opady, co są. Rośliny mimo to redukują, po prostu no walczą, no w ogóle no po prostu wegetują, aby przeżyć, o tak to mogę nazwać. Budowanie plonu zakończone tak naprawdę już było w okolicach połowy kwietnia, gdzie ten niedobór wody był najbardziej widoczny. No i to tyle w temacie, lejemy wodę i... A tu tak jak w międzyczasie woda się leje, zobaczcie jakie pershingi dwa. Kiedyś to się robiło. Nie? Porównanie teraz ten a ten, to jest puma, a to jest czerwony case, coś takiego. No jest, no jeżeli chodzi o uciąg i moc, no to jest, no nie ma co porównywać. No tutaj mamy 3 tłoki, tutaj mamy 2 tłoki, tu chyba ciapek ma, nie wiem, chyba nie ma 30 koni, 27, może i 30 teraz, no nie wiem, nawet nie wiem ile ma, a tutaj mamy chyba 38 koni, no niby około gdzieś 8-10 koni różnicy, no ale różnica jest, no powiem wam, no petarda. No także pershingi żegnamy i idę wam coś pokazać. A zobaczcie co tu mamy. Tu jest wóz tatowy z młodzieńczych lat. No już silnik ogólnie chodzi, no ale cały sprzęt, no nie ma hamulców, jest do odrestaurowania. Stoi, nie wiem, z sentymentu, tato ją trzyma. A tu, żeby nie było, że się jeździ nowym sprzętem, że jak to dobrze, my nie mamy duży sprzęt i w ogóle. To jest nasz pierwszy opryskiwacz i on, to jest polski termit i on miał tu z tyłu lance. Dzisiaj jeszcze dużo ludzi takimi opryskiwaczami pryska u siebie. No i co mogę na jego temat powiedzieć? Tak jak mamy pole 25 hektarów, kiedyś tata wziął w agencji tam koło Pegeru, to w jedną stronę się dojeżdżało i do połowy się wracał w drugą stronę i nie było płynu już. No także pozdrawiam wszystkich tych, co mówią, że my tylko dużym sprzętem jeździmy i tak to można pracować. No ale jak widzicie, od czegoś się zaczynało i teraz nie wiem, czy on miał lance 6-8 metrowe, teraz nawet nie wiem, nie powiem wam. I jest przerobiony do chwastów, do agresu i porzeczki, do ręcznego oprysku. Lanca z przewodem i się pryska i to tak to wygląda. No tak jak widzicie, nie zniechęcajcie się. My też takim sprzętem robiliśmy, po prostu trzeba być wytrwałym. A tam z tyłu stoi rozsiewacz ten z nierdzewki, gdzie pierwsze filmy były, gdzie żeśmy Fergusonem siali. Pierwszy mój, drugi mój filmik ogólnie na YouTubie był siew nawozu 2009, chyba tak. No to jeszcze tą siewką chcieliśmy w 10 roku, a w 10 roku już kupiliśmy tą większą siewkę Unię MXL 1600 litrów i do tej pory nią siejemy. No jest na prof złożony wniosek, traktor i rozsiewacz do nawozu i talerzówka, także rozsiewacz też będzie wymieniony nowy, tylko nie wiem jaki, czy ciągany, czy zawieszany. Ciągany no na pewno na full opcji, na GPS-ie to odpada, bo to jest za duży koszt. Zawieszany
jest albo będzie zawieszany, ciągany zwykłym adapterem do wysiewu nawozu i do wapna, albo będzie full opcja zawieszany 4-tonowy rozsiewacz i zobaczymy, co to będzie. Jeszcze się nie zdecydowaliśmy, w ogóle nie wiemy, jaki traktor kupić. Chyba na pewno w tym roku na żniwa nie będzie traktora. Chcemy potestować i to też nam otworzy oczy, także markom no, zachęcam do udzielenia maszyn na testy, bynajmniej 3 marek, które nas interesują: Case, New Holland i John Deere. Jeszcze też myślę o Klasie, no i o Waltrze. Także no, czas pokaże, co będzie. Zobaczymy, czekamy na wodę. No i co, odezwę się, jak będę na polu i nagram parę ujęć. No i co, pokażę wam pszenicę. No i to tyle w temacie. Także trzymajcie się, do następnego cięcia. No, akurat dojechałem już na pole, tutaj na tą 50-tkę o dobrej bonitacji. Brat na mnie czeka, no bo u taty długo woda się leje, no i on już zdążył to wypryskać, czeka na mnie jakieś już dobre 10 minut. No, ja wychodzę, przyzbrajam pompę i będziemy się tankować. I dzisiaj dogram kolejną część filmiku, tam na pszenicę podjadę, żeby pokazać wam, co i jak to się, jak to wygląda. Bo będzie vlog osobno z pszenicy. A więc tak, opryskiwacz zatankowany, przewody złożone, co jeszcze, pompa spakowana, no i tutaj fajnie wam pokażę, dużo ludzi się śmieje ze starego sprzętu, ale zobaczcie, jak ładnie posiane buraki starym siewnikiem. Tutaj pole jest ogólnie właśnie tej spółki, spółdzielni Agromyśl. Zobaczcie, jak fajnie posiane punktowo buraczki. Co tutaj mnie zadziwia w tych burakach? Zadziwia mnie to, jaka siła kiełkowania jest, jakie te buraki mają siłę kiełkowania, że praktycznie w jeden jest wykiełkowany. Zdarza się, że gdzieś tam siewnik po prostu, widzicie, macie dwa przy sobie, tu jest przerwa, no po prostu gdzieś nasionko się musiało zawiesić, przesunięcie się zrobiło, ale tak ogólnie mają stary siewnik, ten chyba siewnik, z tego co kojarzy, mają oj od zawsze chyba, jak oni już funkcjonują, jak przejęli te grunty, no nie wiem, no ale na pewno nie należy do nowych i zobaczcie, że można i starym sprzętem. Duży sprzęt się zużywa, ale oni co roku sieją 150 chyba hektarów, teraz kiedyś chyba 500 siali buraka. Jeszcze w dalszej przeszłości chyba więcej. No i tak to wygląda, ładne buraczki. Ta pogoda dzisiaj u nas jest po prostu no jakaś no porypana, raz wieje, raz jest zimno, zajdzie słońce, to normalnie aż kataru człowiek dostaje. No jak to w maju, jak to się mówi, te przymrozkowe teraz są, te zimne ogrodniki. No akurat mamy dzisiaj 12, to tam do 15 chyba są te zimne ogrodniki, czy od 15 już dokładnie nie pamiętam, jak to się zaczyna. Tutaj macie tą odmianę Delawara, ale nie będę mówił dzisiaj o tym, zrobię osobno obejście z odmian pszenicy i po prostu zrobię jeden odcinek, jednego vloga i wam porównam, co myślę o danych odmianach, a mamy ich dokładnie 1, 2, 3, 4, 4 odmiany pszenicy mamy zasiane, no 5, piąta to jest paszowa, to tam w tamtym roku ją mieliśmy, ale w tym roku jej nie zasialiśmy, mamy dosłownie tam pół hektara, gdzie żeśmy agry zlikwidowali i tak brat stwierdził, że ją zasiejemy. Najwyżej na nasiona będzie, no ma samą mrozodporność, no na szczęście nie wymarza nam ani razu, ale jakoś tak wyszło, że nie zasialiśmy, no po prostu, no. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? No nic, ładuję się do pumy i lecę nagrać wam tam vloga, właśnie dograć vloga tam z dwóch odmian, bo są dwie odmiany. No i co? No i na razie to jest to tyle. Zobaczę, jak z czasem będzie, czy będzie co nagrać, to wam dogram dzisiaj jeszcze do tego odcinka coś, a jeżeli już nic nie dogram, to ja po prostu z wami się żegnam i tak na zakończenie taki ładny widok ładnego traktora. No jeżeli chodzi o ten czarny kolor, to naprawdę on mi się podoba.
bardziej mi się podoba jak czerwony, bo jest taki no... Bardzo mało ich jest i to mi się właśnie w nim podoba, że każdy ma case'a, bo Newfoundlanda i albo jest niebieskie, albo jest czerwone. A tu jest taki kolor, ta Platinum Edition, ta edycja, fajnie to case wymyślił sobie tam chyba na ileś sztuk wyprodukowanych maszyn. Tak to się prezentuje, ale to jest nic innego jak czerwony pomalowany, bo bynajmniej tak mi się wydaje, bo jeżeli są zarysowania, ale nie są głębokie zarysowania, jak widzicie tutaj na wejściu, to normalna kolej rzeczy. Maszyna się zużywa od eksploatacji, wchodzi się, rysuje czy spodniami, czy po prostu się rysuje, tak? I to jest nieuniknione i nie wiem jak tu jest, ale pod spodem, bynajmniej pod maską prześwituje, są takie jakby czerwone od malowania, od pistoletu natryski. I to mi się wydaje, to jest czerwony kolor pomalowany na czarno tylko. No i co ja tu mogę jeszcze powiedzieć? I tam stanę wam, pokażę. Nagram vloga. No i przy okazji jeszcze jak wracam z pola, pozwolę sobie wejść do sąsiada na pole. Cyk. I wam coś pokażę. Tu jest drugi rok, sąsiad sieje kukurydzę. Pierwsze chyba 3 lata siał pszenicę, w tamtym roku zasiał kukurydzę i mimo tych ekstremalnych warunków w tamtym roku kukurydzę miał naprawdę imponującą, bardzo ładnie wyglądała i w tym roku znowu zasiał kukurydzę. I teraz tak, co się stanęło z nią? A stanęło się to, jak widzicie, jest żółta. Mróz przyszedł, akurat jak była na wierzchu. No i teraz w kukurydzy jest problem, kukurydza bardzo boi się mrozu. Ja kukurydzy nie sieję, na temat kukurydzy się nie wypowiem. Tyle co po prostu z książek albo z top agrarów, z poradników jakichś internetowych albo z innych youtuberów, z filmów. Najważniejsze w roślinie u kukurydzy jest to, jeżeli stożek z wzrostu nie jest przemarznięty, to jeszcze coś z tego będzie. Ale jeżeli stożek z wzrostu przemarz, to mamy po ptokach. Tu aktualnie kukurydza dostała od mrozu niezły wpiernicz, ale ona będzie. Ci co sieją kukurydzę wiedzą, że kukurydza nie toleruje przymrozków. I teraz tak, wczesny siew, lepszy plon. Ryzyko, przymrozki, przesiewanie plantacji. To są koszty dodatkowe, ale późniejszy termin siewów kukurydzy po prostu obniża nam plon. I teraz takie ryzyko jest, ale jak to się mówi, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Są takie lata, że nie ma przymrozków i kto wcześniej sieje, ten zbiera więcej. Podobna sytuacja jest w zbożu, ale niekoniecznie. Nie wszyscy ze mną się zgodzą i ja to wiem, bo jedni sieją rzadko, jedni gęsto, jedni wcześnie, jedni późno. I to tak, nie ma reguły, po prostu każdy ma swoje doświadczenie, wie jak robić, żeby było dobrze. I tu się nie ma co sprzedać, każdy ma swoje poglądy na dany temat. I ja tu się z nikim nie będę sprzeczał i mówił, że tak lepiej, są różne teorie. I co jeszcze? Cały czas ta kukurydza mnie zastanawiam się, czy nie posiać. Czemu kukurydza? A nie buraki na przykład. Buraki też ciekawy temat, tylko z burakami nie ma ceny ostatnio. Cukrownia nie daje limitów, albo jak daje, to po prostu na 5 hektarów tylko. I to jest taki trochę kłopot, działki dzielić. I co jeszcze? A z kukurydzą bardzo ten temat mnie ciekawi. Co jedno. Na naszym gospodarstwie rozładowałyby się żniwa, prace polowe, nie byłoby takich spinania pośladów, a wszyscy mówią, że na kukurydzy dobrze się wychodzi. No i tak się zastanawiam, czy w przyszłym roku nie spróbować. Cały czas gdzieś ten temat chodzi mi po głowie. Moim braciom też, ale to jak wiadomo, różnie jest z usługodawcami. Jak najlepiej jest mieć swój siewnik do kukurydzy i swoją przystawkę, komba jest przystawkę do kukurydzy. Teraz zainwestować, na pierwszy rok na pewno bym się nie rzucił na sprzęt, na kupno sprzętu, czy to używanego, czy nowego, ponieważ
Jest też opcja kupić nowy sprzęt, siać sobie i po prostu ogłosić się w usługi. Też jest rozwiązanie. Ja jestem takiego zdania, że swoje to jest swoje. Jadę, sieję kiedy chcę. Tak samo kombaj mam. Mamy suszarnię i teraz wynająć kombajn nikt za bardzo, jeżeli kukurydza jest mokra, nie chce się bawić, przyjeżdżać kosić po 5 hektarów kukurydzy. Chcą przyjechać i wykosić. No i jest problem, jeżeli mamy kukurydzę mokrą i opady są dość obfite, no to jest problem, czy posiad 40 hektarów kukurydzy razy, no tak wszyscy mówią, 10 ton, to jest 400 ton. Kukurydzę ciężko się suszy, jeżeli taką mamy wilgotność 35, to na raz tego nie wysuszymy, suszy się na dwa razy kukurydzę, tam chyba do 25 czy do 20 oczek się zbija z 30, teraz nie wiem, i później dopiero do tych drugi raz się suszy do 14,5 wilgotności, także to wszystko jest taki temat, no, do zrealizowania. Plusy są takie, że rozładowały nam by się żniwa. Najważniejszy chyba plus w kukurydzy to jest suszarnia, którą posiadamy. No i teraz takie chęci, takie, no, trzeba się przekonać, no, trzeba spróbować, bo jeżeli się nie spróbuje tego tematu, nie ugryzie się go, no to się nigdy nie dowiemy, co z tego jest. I to tyle o kukurydzy. No i co jeszcze przy kukurydzy jest dobre? Zmianowanie. Zmianowanie pól to jest ważne, bo rzepak nie wychodzi, coraz zyski są z niego coraz mniejsze i to nie ma reguły, bo ludzie mówią, bo się nie umie uprawiać rzepaku. Nie, bo nawet duże firmy, które produkują rzepak, sami mówią, że jest problem z rzepakiem i sami nie wiedzą, co się dzieje. Wycofane są zaprawy, jest pogoda ostatnio na rzepak, no nie podpasowywuje praktycznie u nas. Są przymrozki, duże naloty robactwa, czasami przejazdy, no po prostu, żeby zwalczyć tego robaka, przekraczają wszystkie normy. I teraz taki temat kukurydza, no zobaczymy, czas pokaże, zobaczymy jaka będzie jesień, bo jak pamiętacie ostatnio, 2 lata temu była taka jesień, że nie szło zasiać. Zostało nam dużo do zasiania jarego. W naszym przypadku to było ponad 50 hektarów jarego sialiśmy. Z przyczyn takich, że my nie jesteśmy zwolennikami jarego, bo jare lubi wysychać. Jest problem z opadami, a o zimę zboże jest zakorzenione i sobie lepiej radzi. To są takie nasze spostrzeżenia z życia. I był temat kukurydza, ale jakoś to odeszło się od tego tematu. Mieliśmy swoje nasiona pszenicy jarej. Rok wcześniej jarą kosiliśmy, właśnie w tym roku mokrym kosiliśmy, bo dostaliśmy ziemię 40 hektarów, te dzierżawy. Pszenica jarą sypała nam ponad 6 ton i po prostu weszliśmy w pszenicę, no ale z przyczyn pogodowych przyszła susza, pszenicę jarą kosiliśmy od tony do 2 ton max. No i a ludzie mówią w okolicy, że kukurydza sypała 6 ton. Oni mówią, że kukurydza uratowała im dupę. No także temat do przegryzienia. No zobaczymy. Także ja cały czas na tą kukurydzę się czaję. I po prostu już to i tak będzie za długi odcinek. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Do następnych odcinków. Na razicho, piąteczka. Jeszcze nie kończymy dnia. Zaraz się zapytacie mnie, Szoko, co robisz? Jest godzina po 7:00. No już zaraz 8:00, kłamie. No i co robię jeszcze? Czemu ty do domu nie jedziesz, ha? No jak myślicie, czemu? A no bo kobita ma ogródek swój, ma swoją działkę. Mamy ogródek swój. No i po prostu już męczy mnie od dłuższego czasu. No żebym wykosił trawę na tym ogródku, na tej działce naszej. No i przyjechałem w końcu i to zrobię, no bo tyle roboty jest, robi się. A kobita prosi, co trzeba zrobić. Zobaczcie, jaka trawa u Szoka jest na działce. Jaki porządek ma Szoko. No, ogródek ładnie, wszystko cacy. Klucza nie wziąłem, zapomniałem. I hopla. No. Idziemy zobaczyć na grządki, co tu się dzieje. Jaka cebuleczka. Widać, widać. O, tutaj sałata i kalarepa. No, potrzebują wody, coś im nie pasuje tu.
No jest wilgotno. Soła ta żyje. Ta też będzie żyła. Odrzuciła swoje pierwotne liście. Rzodkie weczka. Coś tu usycha seler. Ale liście nowe idą. Będzie ok. Pora jest. Ogórki. No ogórki zmarzły. Zobaczymy, czy coś z nich będzie jeszcze. Dajemy im czas. Jeżeli nie, to trzeba będzie wsiać. No tu jak widzicie, poszły. No trzeba wsiać ogórki na nowo. No taki urok wczesnych siewów. Ja zawsze wcześniej siałem ogórki, jak tam u taty ogródek miałem, no ale tam przykrywałem sobie nawet głupimi firankami.